Piękna jest. To była lista Ebroda. To była lista Ebroda czaty. Ale jest piękna. A to jest czaty lista... lista Zachy. Nie, dobrze. Ale Ebron na swój sposób zrobił ładnie. Uważam, że jestem beznadziejny, ale... No ale byś miał Iwiaczka w swoim teamie, więc byłbyś kontrą chociażby na nie Ebrona. Kubuś to też trochę taki ma. Dużo mocno. Tak z odczucia, nie? Najlepsza, bo... No w sumie czaty, zobaczcie, tutaj jest taki biały i czarny kolor, a tu biały, czarny, czerwony, wbijący w oczy, no... Rady. Sorry, Zacha, starałeś się, ale jest jak jest. Mhm. Dobra, mamy Inwiaczka Buźkę, musimy Zacha. Jeszcze trzech wziąć. A to jest 76-59, kurde. Ważne, żeby dysbalans. No tak, z trzech na czterech możliwych, no nie? Ale został Mandy, został Kuba. Wy teraz wybierzcie sobie dwóch. Nie, czekaj, jakby to zrobić, żeby było uczciwe. Kto pierwszy wybierał? Znaczy to nie chodzi o to, kto pierwszy wybierał, bo to... Nie, nie. No to po jednym, to lećmy po jednym cały czas, whatever. Czy Mandiego, Lewego, Ejwiego, Kubę. Czekajcie, kogo ja robię od nich z teamu? Z Bushem się nie biłem. Mikiego zabiłem, Patrola zabiłem, Jawora zabiłem, Sidroxa zabiłem, Emtka, no to zabiłem, Majka jeszcze nie zabiłem. No Wafel do domów, tak? Wafel jest u nas wpisany. Wafel jest u was. Bush. No to Jawor, nie należy. Nie, kto to jest w ogóle. Sekundę. Czekaj, William. Imo Kuba, Lewi. Bush jest dobry. Podobnie się. No może Lewi. Ego nie, top. Nie oj! Patrzcie, tak było na początku, teraz jest wyborem. Taka wysokość. Czeka na pierwszą osobę, która powie, jak atakuje, albo jak z nimi, to nie gram. Znaczy, te już najważniejsze karty zostały rozdane. Także. Że tak to nazwę. Te najważniejsze Pokémony już są w Pokémola. Jeżeli jakby te najbardziej, największe skillowo. Jeżeli chodzi o resztę, no to... Elo ziolowa kaczka. No to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że... Chociaż no nie wiem jak tego lewego, bo tak niechętnie do tego lewego pochodzi. Czekajcie, bo my chyba zostaliśmy wydupieni z KM, no właśnie. Przepraszam bardzo. A co to jest? Bush to taki tobiasz, tylko że z większym ego. Nie wiem, nie znam Busha, więc ciężko mi się wypowiadać, czaty. Podchodzisz mi, to obojętne. W każdym razie ja bym proponował... Dobrze, żeby nie było zaraz, że wiesz, że przyjdzie tutaj lewy i będzie płakał, że go nie chcesz, czy coś nieważne, sorry. Przepraszam, że tak nakręcam. Tak, Timas. Starczy płakania dzisiaj, czy... My weźmy Kubę wtedy. Lobby, like. Kuba? Czyli Kubę do was, tak? No daj Kubusia do nas w takim razie. Kuba, siódemką. Tak, Kubuś, pasuje ci to? Spoko, no ja się nie będę kłócił. Dobrze. Wtedy zostaje nam Mandy, AB i Lewy. Do nas dwóch musi iść, do was jeszcze jeden, także no wybierz jednego i po prostu dwójka pójdzie do nas i tyle. Czyli został AB, Lewy, Mandy. Jeden do nas, a reszta dwóch pozostałych do was. Tak jest. Nie, bo teraz z tymi pikami jest dalej różnica trzech, tak? Że mamy przewagę trzech. Jeden do nas, dwa do... 83-66. A z tymi pikami jest nie, różnica... Nie no, wtedy z pikami, że jeden do nas i dwóch do nich, to tak. Będzie dwa różnice. My mamy dwóch więcej. Teraz tak, trzech mamy. Atakując. Będziemy mieli dwóch więcej, jak się wszyscy wybiorą. Ok. Zach, ale ja jestem mocno zawyżony u ciebie. Spoczko. Zobaczymy, co wybiorą. A jak ma Zacha w ogóle tabelkę? X Tobi. Jest tak jest? Oho. Jest Bus lewy? Jest w ogóle gdzieś na głosowaniu, on jest teraz dostępny? Okej. Lewy zazwyczaj prankami jest.
Ale to musisz jakby Inviaczka pytać, nie? Bo on jest u nich w gildii. Czekajcie. Invi, jak tam z nim? Z kim, z kim? Z lewym. Lewym? No nie wiem. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, czaty. Nie jestem w stanie. Wiecie, to będzie troszkę za dużo? O nim za dużo. Lewy to może być taki czarny koń, bo tak na dobrą sprawę nikt nie wie, jak się gra. Nie wiem, ja tu mogę się zastanawiać, czy wziąć dziesiątkę, wiesz, ognistego Pokemona, a możliwe, że biorę tego. Jedynkę. Psyduck'a, nie? No właśnie, ja myślę, że lewy to może być niezły Psyduck. Pewne moje... jest to, że lewy dużo gra. Norlax, czaty. Jestem ciekaw, lewego nie widziałem. No dobra, no to zróbmy lewego. Nie wiem, jak się lewy bije. Diablo za dużo? Żeby nie było, że Sowy! Diablo jest mocny. Ja a nie wiem, jak się bije lewy. No i porobił jeden versus jeden pluszinka. Jezus, Kuba. Czekajcie, co? Diablo jest mocny. A nie, on nie, on w PvP. No i porobił jeden versus jeden pluszinka. No. Ja myślę, że lewy to może być niezły Psyduck. Słuchajcie, co Kuba powiedział? Pewne jest to, że lewy dużo grał, nie? W Minecrafta, więc jego content opiera się. No dobra, no to zróbmy lewego, jak chciał. Diablo za dużo? Żeby nie było, że znowu Sowy. Się na mnie obrazi, to ja wezmę lewego. A nie, on, nie, on w PvP. No i porobił jeden versus jeden pluszinka. Jezus, Kuba. Nie wiem, Kuba tak sobie przysrywa takim gadaniem, co nie? Dobrze, zatem wam zostaje AB i Mandy i AB. No AB, no. AB musiał gdzieś iść. Musiał gdzieś iść, no niestety. W moim power rankingu, generalnie przy różnicy dwóch osób, punktowo jest 87 punktów w dumach, a 71 w dzikach. Dobra. No. Tak snośnie. No to tak zostaje, mamy taką ekipę. Evron, Zaha, Diable, Storek, Mefedroniarz, Mandzio, Diabeł, Tobiasz, Kubir, Hunter, Cyfer, Noirek, Dwafel, Lewy, Versus, Paczol, Jawor, Aurasz, Bush, Citrox, Emtek, Mike, Inwiaczek, Buźka, Kuba, Mandy, AB. No tak, no. Okay. Buźka jest dziesiątką? Co wy gadacie? Te składy zostają. Dobra, to to gadane. No, jeszcze pytanie, czy takie składy zostają. Admin? Czekaj. Zaha, weź we środku jakby ten arkusz, ja sobie go zescreenuję. Kamerka mi zasłania co nieco tutaj. Dobra. A w sumie tylko nazwę mi zasłania w sumie. Aurasz jest. No dobra, powiem w czaty tak. Ciekawie. Kurde, no trochę powiem wam. Ciekawie. Znaczy, wydaje mi się, że teraz jest najbardziej wyrównanie. Ja wiem, Evron, że zawsze było oro, że mieliście dużą przewagę i 100% win ratio, no ale tutaj... Wydaje mi się, że jest teraz szansa jakby dla obu drużyn, nie? Jakakolwiek. Ciekawie. A Cyfer w końcu będzie, czy nie? Bo czekajcie, jak to z nim w końcu było? No nie wiadomo, co z Cyfrem, nie? Znaczy, czaty, no jak patrzymy, czaty. Jak patrzymy, przypuszczam, że i tak będzie win ratio. Byle się... szybko nie wyłożyć, poszczególne osoby trzeba odhaczyć, te, które nie potrafią. I zobaczymy, jak to będzie. Ty to zróbmy tak. Ustalmy jeszcze Jawor, dobrze? Tak. Bo jeżeli cyfra by nie było, to jest 3 do 5 w sojusznikach, prawda? No to że na przykład weźmiemy jakiegoś Mendiego albo kogoś. Okej, okay, dobra. Gdzie ktoś będzie luźnym strzelcem. Ej, no, trzyma się razem, tak. Ryba to 6. Dwójka, no kamienny ten! To no. Kuba może, jak jest takim wolnym strzelcem na zawsze, to Kuba. Nie, to wolę Mendiego, to ustalmy. To nie, to Mendiego. To może Kuba. To chodź na Maggorę. Dobra, oni się tam bili, potem Maggora i Kuba potem poszedł do podziału. Czyli jeżeli nie będzie u nas kogoś, jeżeli u nas kogoś nie będzie czaty, to wtedy będzie akcja, że Kuba przechodzi między dwoma teamkami. Jest jak jest, czyli alfabet z grafem spokojnie, czyli czyli mamy po prostu, no tak czy siak będzie wtedy, jeżeli nie będzie, kogo może nie być? Tylko, że oni mogą wymieniać sety i dobierać masę potek, to prawda, mogą, dlatego my musimy też się uzbroić pod tym względem.